Jesteśmy na placu inwalidów. Przede mną budynek, w którym mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przedłużeniem ulicy, na której stoimy po drugiej stronie placu, jest ulica Pomorska. Tam z kolei znajdowała się siedziba gestapo. W bardzo wielu przypadkach siedziby gestapo były przejmowane później przez NKWD i UB. W tym wypadku mamy tutaj do czynienia z sąsiedzkimi placówkami, w których mordowano, więziono i torturowano polskich patriotów. Różnica polega na tym, że w siedzibie gestapo, w areszcie gestapo mamy w tym momencie muzeum. Są zachowane cele, napisy tych, którzy tam byli przetrzymywani. Jest urządzona ekspozycja, można przyjść i zwiedzić. Natomiast jedyna forma upamiętnienia czasów stalinowskich, funkcjonowania tutaj aparatu represji, to tablica wmurowana przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Czyli ci, którzy przeżyli tamte czasy, nie zostali zamordowani właśnie wtedy, wmurowali tam tablicę ku pamięci swoich kolegów, towarzyszy broni. Nawet jest tutaj złożony malutki wieniec właśnie z wstęgą Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W budynku mieści się, z tego co informuje tabliczka, między innymi przychodnia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, piwnice, w których były cele, nie wydają się być używane, na pewno nie do celów upamiętniania historii. Za mną z kolei mieści się Park Krakowski, a tutaj na Placu Inwalidów, z kolei na obrzeżach parku, znajduje się plomba. Plomba wmurowana w ziemię, na której jest napisane: tutaj powstanie pomnik ku pamięci tych, którzy stawiali opór komunizmowi w latach 44-56. Jednak oprócz plomby na razie nic tam nie powstało.